Witam Cię bardzo serdecznie, Magdalena Bajsarowicz, prawnik, psycholog sądowy. Dzisiaj chciałabym powiedzieć Tobie o ponownym badaniu i o warunkach, kiedy takie ponowne badanie się odbędzie i też jak do niego się przygotować. Dlatego jeśli czeka Cię ponowne badanie, zapraszam do oglądania tego odcinka. Najczęściej są dwie okoliczności, które powodują ponowne badanie. Pierwsza okoliczność to w tym samym postępowaniu odbyło się już jedno badanie, natomiast zostały złożone zastrzeżenia bądź sąd nabrał wątpliwości dotyczące ich pierwszej opinii, dlatego jesteście skierowani na drugie badanie prowadzone przez biegłego psychologa lub specjalistów z opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów. Kolejną okolicznością ponownego badania jest to, że odbywa się ono w ramach innego postępowania, czyli miałeś już badanie w innym postępowaniu, natomiast teraz jest nowe postępowanie i sąd wydał postanowienie, które kieruje Was na badanie do biegłego psychologa lub do specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów. I tak naprawdę te dwie okoliczności z punktu widzenia prowadzonego badania są do siebie bardzo podobne. Jeżeli pod jednym warunkiem, jeżeli w tym samym postępowaniu było prowadzone badanie, to najczęściej w drugim badaniu będą zastosowane już inne metody badawcze. To znaczy, że raczej nie powinny powtórzyć się te same testy, które były zastosowane w poprzednim badaniu. Natomiast jeżeli się powtórzą, to też nie jest zarzut. Natomiast jeżeli jest badanie w tym samym postępowaniu, to proponowałabym Ci nie traktować tego jako badanie, które będzie bardzo podobne do pierwszego badania. Dlatego, że z jakiegoś powodu jest ono powtórzone. Może to Ty złożyłeś zastrzeżenia do opinii, może druga strona złożyła zastrzeżenia. Więc jeżeli pierwsza opinia była dla Ciebie korzystna, to może wydarzyć się tak, że jednak po przeprowadzonym badaniu w ponownym badaniu, nie będzie już takiego samego wyniku. Tak samo z drugiej strony, jeżeli opinia była dla Ciebie niekorzystna i złożyłeś zastrzeżenia, to wcale nie jest przesądzone teraz, że opinia druga będzie również dla Ciebie niekorzystna lub opinia będzie dla Ciebie korzystna. Dlatego do badania, niezależnie od tego, czy już przechodziłaś przez badanie, czy już przeszedłeś przez badanie, warto się przygotować i podejść do ponownego badania tak, jakbyś nie miał doświadczeń w tym zakresie. Po prostu przygotować się do niego tak, jakbyś przygotowywał się od samego początku, czyli wróć do akt sprawy, wróć do mówienia o zachowaniach drugiego rodzica, zwróć uwagę na to, co jest przedmiotem badania. Zobacz, jaka była poprzednia opinia, jakie były złożone do niej zastrzeżenia. Więc przygotuj się do badania tak i zintegruj te informacje tak, jakbyś podchodziła do niego pierwszy raz. Ja przygotowałam opracowanie, które pomaga przygotować się do badania. Przygotowałam opracowanie, w którym jest zarówno teoria, ale też ćwiczenia, które pomogą Ci budować wypowiedź, która pomoże Ci na przykład napisać pismo procesowe, które jeszcze będzie dostarczone do biegłego psychologa albo do opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów. Więc to są te informacje, które warto przekazywać. Więc ponowne badanie zdecydowanie lepiej potraktować jako nowy rozdział postępowania. Jeżeli ponowne badanie odbywa się w takich okolicznościach, że jest to badanie w ramach nowego postępowania, ale była już wcześniej wydana opinia, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem, jeżeli opinia będzie korzystna dla jednego z rodziców, to zostanie ona również włączona do akt sprawy tego nowego postępowania. Generalnie to jest regułą, jeżeli już rodzice spotykają się w sądzie kolejnym razem i wcześniej mieli badanie prowadzone przez biegłego psychologa lub specjalistów z opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, to
Jeżeli ta opinia jest korzystna, to w nowym postępowaniu jest ona zamieszczona. Dlatego jeżeli opinia znajduje się w aktach sprawy, to z dużym prawdopodobieństwem, a właściwie regułą jest to, że osoba, która ma akta sprawy, czyli psycholog opiniujący, zapozna się z nią, więc warto również się z nią zapoznać, zobaczyć, jak zostałaś oceniona, na jakie informacje, czy na jakie Twoje zachowania zwracano uwagę, zwracano uwagę u drugiego rodzica, więc to są te informacje, które też pomogą Ci się przygotować, dlatego że jeżeli różnica tak naprawdę pomiędzy pierwszym badaniem a drugim badaniem, ponownym badaniem jest taka, że już w aktach sprawy znajduje się jakaś opinia, więc ona też jest jakimś nośnikiem informacji, dlatego przygotowanie i różnica w przygotowaniu polega na tym, że warto zapoznać się z tą opinią i krytycznie spojrzeć, tak najbardziej obiektywnie spojrzeć na swoje zachowania, które zostały na przykład wyszczególnione w poprzedniej opinii i daje Ci to szansę na to, że możesz przygotować pismo procesowe, w którym będziesz nawet nie wprost odnosił się do opinii, kierując zastrzeżenia bądź uwagi do niej, bo jest to osobna czynność procesowa, ale nawet przygotować pismo, w którym będziesz opisywać zachowania, które na przykład stoją w opozycji Twojej oceny w pierwszej opinii, takie, które na przykład nie występowały albo takie, które zmieniłeś. Więc ta pierwsza opinia może być punktem wyjścia do tego, aby pokazać kierunek na przykład Twojej zmiany albo pokazać kierunek braku zmiany drugiego rodzica. Więc to jest punkt wyjścia, natomiast samo badanie, czyli analiza akt sprawy, wywiad, rozwiązywanie kwestionariuszy, obserwacja, podejdź do tego z taką świeżością i z takim pozytywnym nastawieniem, nawet jeżeli poprzednia opinia była dla Ciebie nie do końca negatywna, była negatywna albo nie do końca się z nią zgadzałaś, to nowe badanie ma być taką okolicznością, która pozwoli ukazać faktyczny obraz i przedstawić rozwiązanie, które będzie adekwatne do Waszej sytuacji. Dlatego błąd, który możesz największy popełnić, jest taki, żeby potraktować to nowe badanie jako kontynuację poprzedniego badania, czyli założyć, że jeżeli poprzednia opinia była dobra, to taka będzie również druga, jak i założyć, że jeżeli poprzednia opinia była negatywna, to taka będzie również opinia po ponownym badaniu. Więc nie rób sobie tutaj tego problemu. Przygotuj się do badania dobrze. Możesz to uczynić z pomocą mojego poradnika i informacje o nim znajdują się w opisie tego filmu. Natomiast ważne jest po prostu pójść na badanie, wiedzieć, co chcemy powiedzieć, wiemy, jak chcemy powiedzieć, wiemy, na jakie zachowania drugiego rodzica i też swoje zwrócić uwagę i przedstawić sytuację tak, jak ma ona miejsce w rzeczywistości. Więc jeżeli chcesz być dobrze przygotowany, zapraszam do opisu tego filmu, znajdziesz tam poradnik. Jeżeli jeszcze jesteś przed badaniem, czyli nie ma jeszcze wyznaczonego terminu albo liczysz się z tym, że będzie ponowne badanie, to też masz absolutną możliwość do tego, aby złożyć wniosek o pytania, złożyć wniosek o rozszerzenie tezy dowodowej i zadać własne pytania specjalistom, biegłym psychologom. Wcale nie jest powiedziane, że jeżeli zakres badania był diagnozowany w pierwszym badaniu, to takie same pytania będą kierowane do specjalistów dobiegłych w drugim badaniu. Więc jeżeli masz jeszcze szansę, masz jeszcze czas na to, żeby uzupełnić postanowienie, czyli złożyć wniosek o rozszerzenie tezy dowodowej, to zadaj swoje pytania i pytania, które będą adekwatne do Twojej sytuacji, też znajdziesz w moim opracowaniu i link znajduje się również w opisie tego filmu. Życzę Ci, żeby ponowne badanie było odzwierciedleniem faktycznej sytuacji. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Jeśli uważasz, że ten kanał jest dla Ciebie, a treści przydatne, zasubskrybuj go. Chcę stworzyć miejsce, gdzie będziemy się wspierać. Moim celem jest, żeby każda osoba rozwodząca się otrzymała wsparcie,
emocjonalne i psychologiczne, miała dostęp do rzetelnej wiedzy prawniczej oraz możliwość jak najlepszej reprezentacji swoich spraw.